14 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie w ramach projektu Żyjmy Razem. Jego celem jest realizacja w wybranych miejscowościach warsztatów z młodzieżą dotyczących m.in. wspólnego życia narodów, ras, ludzi biednych i bezdomnych, zdrowych i niepełnosprawnych. Efektem będzie przygotowanie dużoformatowej wystawy, na której zaprezentowane zostaną prace przygotowane w trakcie warsztatów. W projekcie, znaczy takie są założenia i chyba tak zostanie, już bierze udział młodzież z 12 ośrodków miejscowości w naszym województwie. Jest to m.in. Białystok, Łomża, Hajnówka, Siemiatycze, Sajny, także z obszaru całego województwa, a efektem realizacji projektu, takim najbardziej widocznym, będzie wystawa, na której pokażemy 21 najciekawszych prac realizowanych w ramach tego projektu oraz postaramy się wydać folder, który pokaże wszystkim, co zrobiliśmy, ale też będzie swoją taką formą promocji działalności stowarzyszeń. Nasz region, nasze województwo, które się tak szczyci tą różnorodnością, tą wielokulturowością, jest jakby takim terenem, gdzie fajnie byłoby to zrealizować, zwłaszcza w kontekście jakby ostatnich wydarzeń, prawda, gdzie mieliśmy różne takie nieprzyjemne sytuacje i na tle Polski, na tle świata wyszliśmy troszeczkę niefajnie. I żeby złagodzić te skutki, złagodzić, pokazać, że jednak jest dobrze, że potrafimy, to postanowiliśmy wyjść od tej strony edukacyjnej, od pracy z młodzieżą, która będzie później jakby nas reprezentowała dalej, prawda, żeby jej uzmysłowić, bo często się takie bariery, takie blokady wynikają z niewiedzy. W projekcie weźmie udział 12 instytucji z województwa podlaskiego. Ja myślę, że projekt to bardzo cenna inicjatywa. Bardzo mi się szalenie podoba temat. A Białostocki Ośrodek Kultury, no my jesteśmy od tego, żeby między innymi takie warsztaty, takie działania przeprowadzać. Bardzo jestem szczęśliwa z tej inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego. A żeby troszkę się pochylić nad tematyką dotyczącą inności, bo tak można powiedzieć, projekt, w którym chce się mówić o zdrowych, chorych, o mniejszościach narodowych, o sąsiadach, o spotykaniu itd., itd. Myślę, że to jest w ogóle coś bardzo ważnego, żebyśmy my rzeczywiście dostrzegali inność wokół nas. To jest coś, co po pierwsze buduje nam wnętrze, a po drugie pozwala naprawdę w sobie wyrobić coś chyba najważniejszego, co każdy człowiek powinien mieć, czyli tak zwaną empatię. Inspiracją projektu była wystawa Coexistence realizowana przez Muzeum w Jerozolimie, wędrująca po świecie od 2001 roku. Warsztaty realizowane w ramach projektu odbywać się będą od stycznia do kwietnia 2010 roku, a otwarcie wystawy planowane jest na lipiec.